jest Dzień z Republiką Łukaszenkowską. Witam Państwa bardzo serdecznie w tą piękną, słoneczną sobotę. Bardzo miło mi się z Państwem przywitać, szczególnie, że mamy ogrom, mamy dosłownie morze tematów do omówienia i także do skomentowania, ale niewykluczone, że także te tematy będą przypływać razem z biegiem naszego programu, bo cały czas czekamy na briefing prasowy, wystąpienie, konferencję premiera Donalda Tuska po spotkaniu z rolnikami. Jeszcze nie wiemy, jak to wygląda, czy to jest oświadczenie premiera, czy to jest dyskusja, czy to są negocjacje. Nie wiemy, jak wyglądają te rozmowy z przedstawicielami części środowisk rolniczych, bo wiele środowisk zostało przez premiera pominiętych i od tego tematu nasze pasmo rozpoczynamy. Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czego się Solidarność po tych rozmowach spodziewa? Czy wy macie jakiś kontakt z Solidarnością rolników indywidualnych, z rolnikami, którzy są na tym spotkaniu u premiera? Tak, kontakt mamy z rolnikami na bieżąco. No jeszcze nie wiemy, jakie będą efekty tego spotkania. Kontakt mamy, no spodziewamy się tego, czego się spodziewaliśmy od samego początku, czyli spełnienia naszych i rolników indywidualnych postulatów. Spełnienia postulatów co do granicy i co do Zielonego Ładu, no ale tu chyba nie ma się co łudzić. Premier wszystkich obietnic czy wszystkich oczekiwań rolników nie spełni. Obiecał, że być może dzisiaj coś powie na temat reformy albo złagodzenia wymiaru Zielonego Ładu, ale poza tym chociażby w kwestii granicy z Ukrainą żadnych większych konkretów nie było. Zgadza się, tylko naszym zdaniem rozwiązanie problemu granicy jest dużo prostsze, dlatego że to w pewnym zakresie zależy bezpośrednio od naszego rządu. No rozumiemy to, że sytuacja dotycząca Zielonego Ładu jest dużo bardziej skomplikowana, no ale biorąc pod uwagę to, co się działo podczas ostatnich protestów, no nie nastraja nas pozytywnie, najdelikatniej rzecz ujmując. A jak nastraja Solidarność, jak Solidarność patrzy na dialog z rządem Donalda Tuska po w środowej pacyfikacji protestu przed polskim parlamentem? No właśnie, panie redaktorze, dobrze, że pan to powiedział. To była ewidentna pacyfikacja protestu. Solidarność jest doświadczona w takich sytuacjach. Solidarność się nie poddaje i Solidarność w następnym tygodniu będzie miała swoje spotkanie, gdzie będziemy zastanawiali się nad naszymi dalszymi krokami. A jeżeli chodzi o dialog, no to widząc to, co się działo podczas protestu, widząc to, co się dzieje teraz podczas spotkania, na które, jak wiemy, nie wszystkie środowiska zostały zaproszone, no nie uznaję tego za konstruktywny dialog na pewno. Ale pytanie, jak będzie dalej, bo wielu członków Solidarności zostało zatrzymanych, kilkanaście osób, może to będzie kilkadziesiąt, ma postawione zarzuty, niekiedy dość kuriozalne zarzuty, jak Solidarność będzie w tej batalii prawnej z rządem sobie poczynać, jak będzie sobie radzić, jak będzie wspomagać tych, którzy dostają zarzuty, tych, którzy zostali także zatrzymani. Panie redaktorze, właśnie, zarzuty są kuriozalne, osoby zatrzymane są. Mamy oczywiście z nimi kontakt. No jako profesjonalny związek zawodowy jesteśmy na takie sytuacje przygotowani. Oczywiście wszystkim tym, którzy doświadczyli tego, będziemy pomagać. Mamy swoich prawników, mamy w tej kwestii doświadczenie, także na pewno każda osoba, która została zatrzymana i która będzie miała postawione zarzuty, może liczyć absolutnie na pełną naszą pomoc. Też jeszcze jedną kwestię chciałbym poruszyć, dotyczącą, no chyba można to jasno powiedzieć, ewidentnych prowokacji podczas tej manifestacji. Solidarność jako profesjonalny związek ma swoje służby porządkowe. W tych służbach porządkowych brało udział kilkaset osób i dopóki te służby porządkowe działały, dopóki te służby porządkowe pilnowały faktycznie porządku podczas manifestacji, niczego złego tam nie było. Nikt się nie awanturował. Żadnych prowokacji nie doświadczyliśmy. A wszystko to, co się działo, rozpoczęło się w momencie, kiedy manifestacja została rozwiązana i służby porządkowe dostały sygnał po prostu do rozejścia się i do udania się do swoich domów. Wtedy ta cała sytuacja zaczęła eskalować, wtedy doszło do prowokacji, wtedy doszło do tych sytuacji, z którymi mamy do czynienia, które są naprawdę kuriozalne, bo od wielu, wielu lat takie sytuacje miejsca nie miały.
nie miały takich sytuacji miejsca, teraz mają. Na ile jest tak, że zabrakło być może koordynacji, że Solidarność powinna do końca, już nawet po oficjalnym rozwiązaniu zgromadzeń, ale jeszcze zanim ludzie się rozejdą, pilnować porządku, bo te obrazki to widać, że najbardziej były potrzebne rządowi. Zgadza się, panie redaktorze. Oczywiście można było próbować robić więcej, tylko że kłopot tu jest jeden. W takich sytuacjach i z naszego doświadczenia, naprawdę wieloletniego doświadczenia wynika, że w momencie, kiedy służby porządkowe podczas manifestacji współpracują z policją, a co ważniejsze, policja współpracuje z tymi służbami, wszystko jest ok, nie ma żadnego problemu. Ale w sytuacji, kiedy policja i kiedy służby porządkowe decydują się na to, żeby eskalować konflikt, a przynajmniej prowokatorów nie zatrzymywać, tylko próbować pryskać gazem na zwykłych obywateli, co widzieliśmy w waszej telewizji wielokrotnie, no jest to sytuacja nie do pomyślenia i w takiej sytuacji żadne służby porządkowe z perspektywy Związku Zawodowego no nie dadzą sobie z tym rady, nie ma po prostu takiej możliwości. Panie przewodniczący, proszę jeszcze powiedzieć o tym, co dalej będzie robić Solidarność. Ale jest tak, że da się połączyć protest rolników w jakiś szerszy ruch społeczny, szerszy ruch protestu. No, a może jest tak, że za chwilę nie tylko rolnicy, ale jakieś inne grupy społeczne lub zgoła zawodowe staną się motorem sprzeciwu, motorem protestów. Oczywiście mamy taką nadzieję i od początku to podkreślamy. Po pierwsze, jest bardzo wiele grup społecznych i grup zawodowych, które na Zielonym Ładzie ucierpią. Są to górnicy, są to energetycy, jest to przemysł spożywczy, przemysł meblarski. Bardzo wiele środowisk na tym ucierpi, ale to jest bardzo ważne. Ucierpią na tym wszyscy obywatele. Wszyscy obywatele będą za to płacić i wszyscy obywatele za jakiś czas zorientują się, na czym to wszystko polega i na pewno będziemy się starali oczywiście wszystkich obywateli do tego przekonać i konstruktywnie i mądrze mówić o tym, z czym mamy do czynienia, bo sytuacja jest coraz bardziej napięta. Na zachodzie protestują rolnicy, związki zawodowe, centrale związkowe raczej nie protestują. Jak to jest, że wielu pracowników, wiele central związkowych w krajach Unii Europejskiej no uznaje, że Zielony Ład to jest albo coś, co ich nie dotknie, albo jakaś taka konieczność, z którą trzeba się pogodzić? Panie redaktorze, nawet jeżeli to jest konieczność, z którą należy się pogodzić, to musi to być zrobione sprawiedliwie. To jest podstawowa rzecz. Musi być tutaj sprawiedliwość, muszą być konsultacje społeczne i musi być to zrobione na drodze dialogu, a nie na drodze sytuacji takich, z jakimi widzieliśmy w ostatnich dniach. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Jaka jest opinia innych central związkowych, tego nie wiemy, bo oficjalnych stanowisk tych central nie widzimy. Nie spodziewam się tego, żeby te gałęzie przemysłu, o których wcześniej mówiłem, w innych krajach też na tym nie ucierpiały, więc tutaj uważam, że inne centrale związkowe jeszcze stanowiska nie zajęły. Solidarność stanowisko jasne w tej sprawie zajęła. Solidarność spotyka się w następnym tygodniu i Solidarność będzie planowała dalsze działania. Miejmy nadzieję, że do Solidarności przyłączą się inne centrale związkowe z Europy i właśnie stworzymy wspólny front do tego, żeby przekonywać społeczeństwo o tym, że jakie są wady tych rozwiązań i do tego, żeby wreszcie ktoś usiadł z nami i na poziomie krajowym, i na poziomie europejskim do rozmów dotyczących tego, jak z tego impasu wyjść. A z drugiej strony, panie redaktorze, panie przewodniczący, jest tak, że ktoś może powiedzieć, być może mamy tutaj działania polityczne. No, Solidarność nie protestowała, teraz mamy raptem 2,5 miesiąca rządów Donalda Tuska i Solidarność wychodzi na ulicę. Co jakieś takie, poza protestem rolników, inne przesłanki, że trzeba prowadzić dialog z rządem w ramach manifestacji na ulicach? To znaczy, dialog z rządem prowadzimy na ulicach w momencie, kiedy nie da się go prowadzić przy stole. No, jak widzimy, nawet po dzisiejszym spotkaniu, które jak się wydaje jeszcze trwa, nie wszystkie środowiska zostały do tych negocjacji zaproszone. Reakcje ze strony rządu są naszym zdaniem absolutnie nieadekwatne. No więc niestety, ale związek zawodowy, jeżeli nie ma możliwości rozmawiania przy stole, po prostu zaczyna rozmawiać na ulicy. Dla mnie to jest absolutnie sytuacja oczywista. Też chciałbym zwrócić uwagę na to i to powtarzamy i pan przewodniczący Piotr Duda po pierwszym spotkaniu
z przewodniczącym NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych informował o tym, że my będziemy rozliczali z imienia, z nazwiska osoby, które za tym Zielonym Ładem głosowały. I absolutnie to jest jasne, że głosowały za tym środowiska polityczne poprzedniego rządu i środowiska polityczne tego rządu. Więc tutaj nie uważam absolutnie, żebyśmy w jakiś sposób stawali po stronie politycznej. Też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że podczas tych manifestacji środowych nie było na scenie, nie wypowiadał się żaden polityk z żadnej opcji, choć zapraszani do tego byli politycy strony rządzącej, bo delegacja, która udała się do kancelarii premiera, no niestety przez pana premiera nie została przyjęta, a wręcz została przyjęta w przedsionku. Odebrano im dokument, który chcieli tam zostawić i na tym rozmowy się skończyły. Więc no, z naszej strony sytuacja wygląda tak i absolutnie nie jest to kwestia żadnego sporu politycznego. My jesteśmy związkiem zawodowym, nie jesteśmy politykami i z naszej perspektywy nie jest ważne, kto problem rozwiąże. Potrzebujemy rozwiązania problemu. Panie przewodniczący, to jeszcze dopytam, trochę konkludując naszą rozmowę, o los tych, którzy zostali zatrzymani. Od tego naszą rozmowę rozpoczęliśmy, że jest kilkanaście aktów oskarżenia, które wpłynęły z policji do prokuratury. Teraz to prokuratura będzie podejmować decyzję, czy wszczynać postępowanie, czy w ogóle się tym nie zajmować, a może w toku śledztwa umorzyć. Jak wy oceniacie to działanie policji, ale także jak oceniacie ten pomysł, żeby wystawiać skierowanie o akty oskarżenia za to na przykład, że ktoś poruszał się w tłumie, bo jedna osoba taki opis zarzutu dostała, że poruszał się w tłumie, idąc razem z tłumem, w tłumie, który zdaniem policji był agresywny i za to ma być wobec niego skierowany akt oskarżenia za chuligaństwo. Jak to odczytuje Solidarność, jak w ogóle ocenia pracę policji w minioną środę? Panie redaktorze, właśnie o tych kuriozalnych zarzutach mówiliśmy. No jest to rzecz absolutnie bez precedensu. No teraz właśnie na obrazkach widzimy osobę, która po prostu stała z flagą, nie ruszając się, została zatrzymana, została rzucona na ziemię. Jeżeli chodzi o związkowców naszych, jeżeli chodzi o związkowców Solidarności Rolników Indywidualnych, profesjonalizm związku zawodowego polega na tym i po to ludzie płacą składki związkowe i po to my staramy się pomoc prawną zapewniać, żeby w takich sytuacjach profesjonalnie tym ludziom pomagać. Oczywiście, jeżeli ktoś dopuścił się jakiegoś przestępstwa, za to przestępstwo powinien odpowiedzieć. Ale jeżeli pan mówi, że jednym z zarzutów jest po prostu poruszanie się w tłumie, jest to absolutnie, absolutnie kuriozalne i zapewnimy wszelką pomoc prawną i naszym członkom związku, jeżeli będzie potrzeba, choć uważam, że takiej potrzeby nie ma, bo Solidarność Rolników Indywidualnych też doskonale sobie z tym radzi, ale jeżeli będzie taka potrzeba, zapewnimy pomoc prawną członkom Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. No, o naszych związkowcach absolutnie nie mówię, bo mam nadzieję, że każdy członek naszego związku zdaje sobie sprawę, że dostanie wszelką potrzebną pomoc w tym zakresie. Solidarność wystraszy się tej pacyfikacji przed Sejmem, czy to jednak spowoduje, że będziecie protestować jeszcze bardziej wytrwale? Panie redaktorze, Solidarność nie jest od tego, żeby się bać. Solidarność jest od tego, żeby realizować pewne konkretne postulaty i żądać realizacji pewnych konkretnych postulatów. Absolutnie nikt takiej sytuacji nie będzie się bał. Ja mam tylko jedną nadzieję, że zadziała to i widać to po tych kilku dniach, że działa to dokładnie odwrotnie, bo jest to sytuacja, w której mamy do czynienia z próbą sprowadzenia i związkowców Solidarności, sprowadzenia rolników do miana jakichś chuliganów, jakichś wichrzycieli. Myślę, że jasno jest pokazane i widać to w mediach, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. Społeczeństwo nie odwróciło się i mam nadzieję, że nie odwróci się od związkowców, nie odwraca się od rolników, więc na pewno będziemy prowadzili dalsze działania. A związek zawodowy profesjonalny, związek zawodowy, który ma naprawdę ogromne doświadczenie w takich sytuacjach, nie jest zdecydowanie od tego, żeby się bać, nie jest zdecydowanie od tego, żeby eskalować jakieś konflikty. My po prostu profesjonalnie działamy w konkretnej sprawie. Ja to mówił Bartłomiej
Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Panie przewodniczący, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A my za chwilę będziemy wracać do naszego pasma, czekając na wystąpienie premiera Donalda Tuska po spotkaniu z rolnikami, ale na ten czas chwila przerwy.